39 rok. Dokonać jeszcze jednego posunięcia, mianowicie związać się sojuszem przejściowym, no bo chyba obydwaj gracze wiedzieli, że to jest tylko przejściowy związek ze Związkiem Sowieckim. Mamy traktat Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku. Stalin patrzył z niepokojem na podboje Hitlera. Także sam miał spore ambicje w tym względzie. Wygląda na to, że Hitler myślał o podboju Europy. Stalin też myślał o podboju Europy. Obydwaj zbóje, właściwie podpisując traktat Ribbentrop-Mołotow, liczyli, że w stosunku do siebie uzyskają trochę czasu. Z drugiej strony ich łupem miała paść wkrótce Polska. Traktat Ribbentrop-Mołotow zawierał tajny aneks, który dzielił Polskę po linii Biebrzy, Narwi, Wisły, Sanu. Dodajmy, że gdy w działaniach wojennych we wrześniu 1939 roku Niemcy poszli dalej na wschód, to podpisano nowelę tego podziału. I linia graniczna dzieląca Polskę biegła nie po Wiśle zasadniczo, ale po Bugu. W traktacie Ribbentrop-Mołotow także podzielono się państwami bałtyckimi. Niemcy mieli zająć Litwę, Sowieci Łotwę i Estonię, ale w tej noweli, gdy Sowieci oddali Niemcom tereny pomiędzy Bugiem a Wisłą, w zamian za to Niemcy oddali im Litwę. No więc dzielili się tymi państwami, jak my czasem w jakichś takich grach planszowych, prawda, decydowali przy mapie o losach milionów ludzi i narodów. Tutaj sytuacja Polski była, trzeba powiedzieć, skomplikowana. Była skomplikowana. Proszę Państwa, no, Polska odzyskuje niepodległość w 18 roku, a właściwie te działania wojenne trwają jeszcze do roku 21. Potem trzeba odbudowywać państwo. To państwo jest zrujnowane. Tereny, które weszły w skład Polski, były zrujnowane przez pierwszą wojnę. Panowała bieda. Trzeba było wszystko budować od nowa, prawda? Rząd, administrację, wojsko, służby, wszystkie, policje i tak dalej. To wymagało ogromnego wysiłku, ogromnych pieniędzy. Poza tym, no popatrzmy, Polska ma niewielki, ale jednak pas wybrzeża, nie ma w zasadzie żadnego portu morskiego. W czasie wojny polsko-bolszewickiej w 20 roku wyszło, okazało się, że dokerzy gdańscy nie chcą przeładowywać broni dla Polski. To było dla Piłsudskiego wyraźna wskazówka. Musimy mieć własny port, który mógłby przyjmować statki dalekomorskie. Budowaliśmy więc Gdynię, ale budowa Gdyni, no to był olbrzymi wysiłek. Trzeba było zbudować linię kolejową przewożącą węgiel. Do dzisiaj najlepsza linia kolejowa w Polsce, Herbenowe Gdynia, to jedyna linia, po której dzisiaj pociągi mogą rzeczywiście szybko jeździć, została zbudowana wtedy, żeby móc polski węgiel wywozić statkami na zachód. Takich osiągnięć w dziedzinie gospodarki było dużo więcej, ale generalnie biorąc, było to państwo jednak biedne, państwo głównie rolnicze, państwo o ogromnych kontrastach. Druga Rzeczpospolita z jednej strony, no to jest zamożny Śląsk, zamożna Wielkopolska, nawet Pomorze, Toruń, prawda, Bydgoszcz, miasta duże, bogate, Warszawa, no oczywiście Kraków, ale z drugiej strony mamy Wołyń, Polesie. Tam ludzie chodzili w łapciach, uprawiali ziemię drewnianym radłem i właściwie tam panowała jeszcze gospodarka naturalna. Mój dziadek opowiadał o kurnych chatach, które widział na Wołyniu, gdzie dym uciekał dziurą w dachu. Więc kraj kontrastów. Kraj z jednej strony skrajnej biedy,
z drugiej strony, no już niektóre regiony były zamożne, można powiedzieć europejskie. Siły zbrojne takiego kraju, bo do tego zmierzam, zależały od jego kondycji finansowej, gospodarczej. I tutaj jeden fakt, o którym często nie pamiętamy. Proszę Państwa, Polska wydawała w latach 30. połowę budżetu państwa na wojsko. To gdybyśmy dzisiaj tyle wydawali, to byłby chyba jakiś absolutny rekord światowy. Połowa tego budżetu, pieniędzy budżetowych szła na wojsko. No co z tego, kiedy te dochody wcale nie były jakieś takie nadzwyczajne, niewielkie. Czasami niemądrzy publicyści śmieją się, no, że tak, tam przed wojną kawaleria, że armia zacofana i tak dalej. No, próbowaliśmy ją forsownie unowocześniać. Brygady pancerne tworzyć, produkowaliśmy samoloty, jedne z najlepszych na świecie zresztą, no, ale oczywiście, żeby tą polską armię unowocześnić, trzeba było jeszcze czasu, trzeba było około 10, a może nawet 20 lat, żeby ta armia rzeczywiście stała się mocna i silna. Ta dzisiaj Polska od 1989 roku to jest 27 lat. Od 1918 do 1939 to jest 21 lat, z tym, że jak pan profesor powiedział, jeszcze przynajmniej te 3 lata toczenia różnego rodzaju działań wojennych były, więc jakieś 18 lat takiego względnego spokoju. Tak, więc to było mało czasu. To i tak osiągnięto bardzo, bardzo dużo, ale w zasadzie na coś więcej zabrakło czasu. Więc mieliśmy tą armię taką, na jaką nas było stać. Józef Piłsudski, później kierujący właściwie faktycznie polską polityką zagraniczną, minister spraw zagranicznych, pułkownik Józef Beck, byli za taką polityką, która no, utrzymywałaby Polskę w stanie równowagi. No, można tę politykę krytykować, bo ona w 1939 roku załamała się, prawda? Obydwa zbóje, z którymi próbowaliśmy być w stanie równowagi, napadli na nas, więc można powiedzieć, że ta polityka poniosła fiasko. Z drugiej strony właściwie nie było żadnej alternatywy. Jedynym rozsądnym wyjściem było utrzymywanie w jakichś w miarę przyzwoitych stosunków z Niemcami, w miarę przyzwoitych stosunków ze Związkiem Sowieckim. No i tak robiliśmy. Były te pakty o nieagresji i z jednymi i z drugimi. Piłsudski dobrze wiedział, że nie jest to wszystko zbyt jakieś stabilne. Nawet mówił, że no, dogadaliśmy się tutaj z tymi dwoma zbójami, siedzimy na dwóch stołkach, no ciekawe, z którego najpierw spadniemy. No spadliśmy z obydwu, można powiedzieć. Więc prowadziliśmy politykę zagraniczną taką, jak mogliśmy prowadzić. Z drugiej strony no, staraliśmy się ocieplać te stosunki z Francją, z Wielką Brytanią. To postępowało dość wolno, ale po tych wszystkich aneksjach Hitlera w 1939 roku Anglicy, Francuzi oczywiście bardzo dążyli także do tego związku z Polską. No, otrzymaliśmy zapewnienie, otrzymaliśmy gwarancję. Musimy, proszę Państwa, zrozumieć, w 1939 roku większość Polaków już zdawała sobie sprawę, że wojna nadchodzi szybkimi krokami. No, raczej obawiano się wojny ze strony Niemiec. Pakt Ribbentrop-Mołotow, no przypomnę, nastąpił na 8 dni przed wybuchem wojny, więc zagrożenia ze strony Związku Sowieckiego mniej się spodziewano, natomiast ze strony Niemiec jak najbardziej. Z tym, że Polacy rezonowali w ten sposób. No dobrze, Niemcy nas napadną od Zachodu, ale sami Niemcy zostaną od Zachodu zaatakowani przez naszych sojuszników, czyli przez Anglię i Francję, czyli weźmiemy Niemców w dwa ognie, najzwyczajniej w świecie. Gdyby 1 września, w następnych dniach po 1 września Anglicy i Francuzi rzeczywiście uderzyli na Niemców, no to prawdopodobnie losy Europy, świata potoczyłyby się zupełnie inaczej.
to, że w Polsce w 1939 roku w gazetach, no, krężyliśmy muskuły, fotografie, także plakaty na ulicach, silni, zwarci, gotowi, prawda? Marszałek ryc śmigły z buławą, no, dużo było takiej propagandy pokazującej siłę polskiej armii, no ale w końcu w naszym sztabie generalnym, w naszych ministerstwach, rządzie, parlamencie nie siedzieli wariaci, oni wiedzieli dobrze, że Polska sama z Niemcami rady nie da, natomiast no, rozumowali, że w razie napaści ci sojusznicy zachodni najzwyczajniej w świecie wykonają swoje zobowiązania. No, całe nieszczęście polegało na tym, że sojusznicy zachodni tych zobowiązań wobec Polski nie wykonali. Zostawili nas samych, ograniczyli się do zajęcia paru wiosek przed fortyfikacjami niemieckimi, a poza tym bombowce, które miały bombardować Niemcy w zasadzie od początku, to rozrzucały ulotki, które miały niby defetyzm na terenie Niemiec sączyć i na tym się właściwie francuska i brytyjska pomoc zakończyła. Znowu zwyciężyła w tych krajach rozumowanie, że może jeszcze jakoś uda się nam tej wojny uniknąć. Najpierw po pierwszej wojnie światowej Francuzi, Brytyjczycy mieli takie przekonanie, że ta pierwsza wojna światowa była już tak potworna, że jest niemożliwe, żeby wybuchła druga. Kiedy wybuch tej drugiej wojny światowej się zbliżał, to myśleli, może jeszcze nie teraz, może uda się Hitlera jakoś udobruchać, może to już mu wystarczy. I tak ten tort kroił europejski coraz dalej, a Brytyjczycy i Francuzi zrzucali ulotki. No więc dokładnie tak było. Ja czytałem sporo prasy, czy takich broszów z okresu międzywojennego, gdzie opisywano właśnie okropności pierwszej wojny. Były takie całe artykuły o ochronkach dla kalek z czasów pierwszej wojny światowej. No rzeczywiście tam fotografie, obrazy tych ludzi okaleczonych na całe życie, wegetujących po prostu w wyniku użycia broni, na przykład gazowej. No, na ogromną skalę przecież używano broni gazowej w pierwszej wojnie światowej, które często ci ludzie z poparzeniami byli kalekami do końca życia. Więc były to obrazy wstrząsające i rzeczywiście no, wszyscy myśleli, że już podobny koszmar nigdy nie nastąpi. Zresztą lata 20 przynajmniej ich początek to jakieś takie szaleństwo europejskie, prawda? Odreagowywanie tej wojny, tego koszmaru, więc kina, teatrzyki uliczne, piosenki, wodewile, kabarety, prawda? To jakieś takie, no bawmy się, prawda? Bawmy się, cieszmy się, żyjemy, no przeżyliśmy, no jakaś taka atawistyczna radość, że żyjemy, że ten koszmar już jest za nami. To potem minęło, potem ta atmosfera stała się poważniejsza, nadszedł wielki kryzys, ale to ludzie chcieli zapomnieć o tej pierwszej wojnie. Tymczasem no, tu nagle Hitler ze swoimi roszczeniami, ze swoimi faktami dokonanymi nie pozwalał. No, pretekstem do tego, żeby uderzyć na Polskę, były te żądania Hitlera, początkowo przyłączenia Gdańska, wolnego miasta Gdańska do Rzeszy, autostrady eksterytorialnej pomiędzy zasadniczą częścią Niemiec a Prusami wschodnimi. Tutaj Polacy powiedzieli, że nie, że ani na takie ustępstwa nie pójdą, że wiedzieli doskonale, że ustępstwa wobec Niemiec oznaczałyby wasalizację Polski. Polska by stała się niemieckim sojusznikiem. Zresztą Hitler liczył na to, że mógłby na przykład z pomocą Polski pójść na Związek Sowiecki. Polacy wiedzieli dokładnie, że taka polityka oznaczałaby wasalizację. Chytry był tutaj Stalin. Stalin, jak mówiłem, sam myślał o tym, żeby uderzyć na Europę Zachodnią i uczynić nie tylko z Polski, ale z Niemiec, Francji, z innych krajów Republiki Sowieckiej. Przygotowywał się do tego bardzo, bardzo forsownie.
zaniepokojony jednak niemieckimi także aneksjami i zbrojeniami, podjął rozmowy. No, w 1939 roku toczyły się rozmowy francusko-brytyjsko-sowieckie na temat ewentualnego uderzenia na Niemcy. Stalin deklarował, że on tutaj może wystąpić w obronie Polski, ale stwierdzał, że jest jeden problem. Nie ma granicy z Niemcami. Polska graniczy z Niemcami, Związek Sowiecki z Niemcami nie graniczy. W związku z tym Sowieci domagali się, że armia sowiecka musiałaby przez polskie tereny przejść, żeby nawiązać działania bojowe z Niemcami. No oczywiście Polacy na coś takiego nie zgadzali się w ogóle, bo dla Polaków było oczywiste, że armia sowiecka, zwłaszcza na polskie tereny, wejdzie. To już nie wyjdzie. Z radością, ale już nie wyjdzie po prostu. I to było dla Polaków oczywiste i Polacy o takim rozwiązaniu w ogóle słyszeć nie chcieli. Stalin chyba tak naprawdę w głębi serca wiedział o tym doskonale. Było to raczej pozorowanie jakichś takich chęci. Te całe rozmowy miały charakter chyba bardziej propagandowy. No, gdy zaś pojawiła się propozycja rozmów ze strony Niemiec, no Stalin od razu wyczuł tutaj okazję rozbiór Polski, państwa bałtyckie, a poza tym uzyskanie trochę czasu. Bo Stalinowi brakowało też kilku lat do tego, żeby na Niemcy, na całą Europę Zachodnią uderzyć. Wiktor Suworow w swojej znakomitej książce Lodołamacz, chyba niedocenionej do dzisiaj odpowiednio, opisuje te przygotowania Stalina do uderzenia na Zachód, no, podając przykłady bardzo sugestywne. No, wszystkie wozy bojowe pod koniec lat 30. produkowane w Związku Sowieckim miały nie gąsienice, ale gumowe koła. No, po terenach Związku Sowieckiego trudno jest jeździć, było wtedy jeździć gumowymi kołami, bo tam do dzisiaj mało jest dróg asfaltowych, a wtedy nie było ich w ogóle. Natomiast gumowe koła są świetne na autostrady niemieckie, prawda? Więc liczono, że przydadzą się na tą okazję. Takich przykładów zresztą przytacza dużo więcej. Wiemy, gdy w 1941 roku Hitler uderzył na Stalina, Stalin, mimo że miał mnóstwo sygnałów ostrzegawczych, to no, był zaskoczony kompletnie, prawda? Coś tam wybąkał podobno, jak świadkowie mówią, że nie zasłużyliśmy sobie na to. Czyli, że byli wobec Hitlera wybitnie lojalni. Tak więc no, Stalin raczej liczył, że Hitler pierwszy nie uderzy, natomiast sam oczywiście przygotowywał się do takiego uderzenia na Zachód bardzo mocno, bo Hitler okazał się szybszy. Tak więc Polska, można powiedzieć, no, w 1939 roku była z wielu powodów w sytuacji dość beznadziejnej. I tu ani dobrej polityki zagranicznej nie można było prowadzić, właściwie nie było szans, ani militarnie nie mieliśmy szans na przygotowanie się do takiej wojny. Weźmy jeszcze pod uwagę fakt, proszę Państwa, że w 1938 roku Hitler i w 1939 Hitler zajmuje Czechy. Granica Polski z Niemcami wydłuża się więc znacznie, a Czechy to był kraj mocno zindustrializowany. Oni mieli świetne fabryki broni. To wszystko zostało przejęte przez Niemców i posłużyło do uderzenia na Polskę. Czasami też tacy trochę niedouczeni historycy zarzucają Polsce, że no po co myśmy stoczyli bitwę graniczną, prawda? Po co obsadziliśmy granicę, tak rozbudowaną granicę z Niemcami? No, przypomnijmy sobie, proszę Państwa, no Wielkopolska wchodziła takim okręgiem w terytorium niemieckie, prawda? Więc ta granica była bardzo, bardzo długa, bardzo rozbudowana. No więc czasami mówią historycy, no tak, gdyby od razu
cofnąć się, od razu oddać Hitlerowi, no tymczasowo załóżmy, Pomorze i Wielkopolskę i mocno skrócić tą linię frontu, to może by się dało skuteczniej bronić. No jest to rozumowanie kompletnie ahistoryczne. Bo powiedzmy tak, no skąd właściwie Polacy mieli wiedzieć, o co tak naprawdę Hitlerowi chodzi? Czy chodzi jemu o zajęcie całej Polski? Czy może chodzi jemu o te terytoria sporne? Na przykład Pomorze, Wielkopolskę i Górny Śląsk. Nasi politycy, także sztab generalny, rozumował w ten sposób, że no tak, cofniemy się, skrócimy linię frontu, pozostawimy bez obrony Pomorze, Wielkopolskę i Śląsk, a Hitler powie, dziękuję bardzo, o to mi chodziło, ja dalej nie idę. No, wyszlibyśmy na idiotów, którzy po prostu zupełnie za darmo oddali Hitlerowi sporą część kraju bez jednego wystrzału. Bo to by właściwie intencje Hitlera nie były wcale pewne. Można było rozumować, no tak, może zajmie to co należało do Niemiec przed traktatem wersalskim i dalej nie pójdzie. No, nikt nie wiedział, że chce zająć całą Polskę, więc tutaj także wobec tej nieznajomości intencji Hitlera do końca, tym bardziej ta obrona była beznadziejna, bo oczywiście skuteczna obrona tej rozbudowanej linii granicznej nie była możliwa. No, czasami mówi się też o tym tak zwanym przedmościu rumuńskim. No, była to rzeczywiście jakaś szansa, że oddziały polskie mogły cofnąć się na południowy wschód kraju, tam województwo lwowskie, stanisławowskie, prawda, Kołomyja, Pokucie, na te tereny, tam bardzo mocno skrócić front i tam bronić się przez dłuższy czas, czekając na przykład na pomoc z zachodu. No, teoretycznie byłoby to możliwe. Teoretycznie byłoby to możliwe, no ale tutaj, proszę Państwa, na przeszkodzie stanął jeden fakt 17 września. Sowieci wkraczają na Kresy i właściwie wszelkie takie możliwości zostały już wtedy zupełnie przekreślone. Polska z tamtej strony nie spodziewała się uderzenia, tam był tylko Korpus Ochrony Pogranicza, tam doszło do ponad 1000 starć z oddziałami sowieckimi, ale to były starcia niewielkie, bo wojska polskiego też nie było tam zbyt wiele, więc właściwie ten 17 wrzesień tak naprawdę, mimo że działania zbrojne trwały do 5 października, ale ten 17 wrzesień był właściwie ten nóż w plecy ze strony sowieckiej, ze strony Stalina, był właściwie już oznaczał pełną klęskę Polski. Później Polacy walczyli na wszystkich możliwych frontach, stworzyli największą armię podziemną, państwo podziemne, żeby walczyć o swoją ojczyznę, a później zostali także sprzedani przez sojuszników na konferencjach pokojowych, o tym może, bo całej wojny oczywiście tutaj nie omówimy, bardziej na konsekwencjach się za chwilę skupimy, więc przejdziemy może za chwilę, panie profesorze, do tych konferencji pokojowych, jak ta druga wojna światowa zakończyła się, czym zakończyła się dla Polski, bo tu już będzie mowa o szczególnych konsekwencjach. Posłuchajmy może komunikatu o wybuchu wojny. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując bardzo nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku.
Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Wojciech Polak, członek Kolegium IPN, nasz dzisiejszy gość. Rozmawiamy o II wojnie światowej, której rocznicę wybuchu i napaści Niemiec na Polskę przeżywamy dzisiaj. Chcemy szczególnie skupić się teraz na konsekwencjach. Panie profesorze, byliśmy sami na początku i byliśmy sami na końcu. Niedocenieni. Tak, no, byliśmy sami. Czasem, gdy ktoś mówi, że Polska należała do tej zwycięskiej koalicji w II wojnie światowej, no to mówi, że to tak należała, tylko że co z tego, ta wojna nie była dla nas wojną zwycięską. Świętowanie w Polsce tego dnia 8 maja, nawet tego zwycięstwa nad III Rzeszą, no, moim zdaniem no, nie ma zbyt wielkiego sensu, bo to w gruncie rzeczy wielkie mocarstwa spowodowały, że nie było to nasze zwycięstwo. Myśmy oczywiście przelali krew. Myśmy oczywiście do tego zwycięstwa się bardzo przyczyniliśmy. Tylko co z tego zostaliśmy zdradzeni. No tu trzeba zacząć by od podkreślenia, że w naturze narodu polskiego jest coś takiego, że
My nawet gdy przegramy w otwartym starciu, to się nie poddajemy. Nauczyliśmy się tego w XIX wieku, nauczyliśmy się tego w epoce powstań narodowych. No, przegrywaliśmy najczęściej te powstania narodowe, ale i tak przechodziliśmy do konspiracji. Było to dla nas czymś naturalnym, mieliśmy to we krwi. No, ja sam pamiętam wprowadzenie stanu wojennego, gdy wygasły ostatnie strajki. To właściwie dla wszystkich ludzi Solidarność, zależnego zrzeszenia studentów, a dla mnie także, oczywistym było, że przechodzimy do podziemia, do konspiracji. Nikt się nie zastanawiał, czy przechodzimy do konspiracji, tylko każdy myślał o tym, jak to zrobić, prawda, jak to do tego podejść, bo to było jakieś nowe doświadczenie. Myślę, że tak samo było w 1939 roku. Ta polska mentalność, co trzeba podkreślić, właśnie niepoddawania się, przechodzenia do konspiracji, walki w inny sposób, także na emigracji, to jest coś niezrozumiałego, no, dla Niemców na przykład. Niemcy mają we krwi coś takiego, że tak, ten, kto wygrał w otwartym starciu, ten bierze wszystko, prawda? I oni według tego schematu też działali w Polsce, co w jakimś stopniu, nie do końca oczywiście, ale w jakimś stopniu tłumaczy to ich straszne okrucieństwo wobec Polaków, że każdy, kto się przeciwstawia, zwycięzcy, to jest bandyta i zasługuje tylko i wyłącznie na śmierć. Musi zostać ukarany. Proszę Państwa, pierwsze organizacje podziemne zaczęły powstawać, zanim jeszcze Warszawa skapitulowała, ale Służba Zwycięstwa Polski, która potem przekształcona w Związek Walki Zbrojnej w 1942 roku staje się Armią Krajową. Oprócz tego mamy szereg ugrupowań podziemnych, które związane były ze stronnictwami politycznymi, chociaż Armia Krajowa chciała je scalać i w dużym stopniu scaliła. No, niektóre jak Narodowe Siły Zbrojne pozostawały poza tą strukturą. Więc mamy największą w Europie armię podziemną, 350 tysięcy zaprzysiężonych bojowników. W roku 1944 to była potężna siła. Ci Polacy, którym udało się uniknąć niewoli niemieckiej, przekradają się na zachód. Mieliśmy granicę z Węgrami, z Rumunią, było którędy uciekać. Tam zdobywają wizy turystyczne. Nagle wszyscy żołnierze chcą zwiedzać turystycznie rzekomo Paryż, prawda? Stąd nazywano ich żartobliwie turystami Sikorskiego, bo jechali tam, gdzie Władysław Sikorski, wódz naczelny, organizował armię polską we Francji. Rząd polski odradza się. Sikorski jest premierem, prezydentem. Po ustąpieniu Ignacego Mościckiego zostaje Władysław Raczkiewicz, zresztą wcześniej wojewoda pomorski, który rezydował w Toruniu. Dzisiaj willa Raczkiewicza jest pięknie odnowiona. Tak więc odtwarza się polski rząd na emigrację, odtwarza się polska armia we Francji. Ona liczyła, proszę Państwa, 85 tysięcy ludzi. Inna sprawa, że po uderzeniu na Francję w 1940 roku Francuzi rzucali Polaków na najgorsze odcinki. Ta armia została wytracona, wielu zginęło, wielu dostało się do niewoli niemieckiej. Część przekroczyła granicę ze Szwajcarią. Ci Polacy, proszę Państwa, potem internowani w Szwajcarii, budowali drogi alpejskie. Do dzisiaj Szwajcarzy jadą tymi drogami, które budowali polscy żołnierze w czasach wojny. Kilkanaście tysięcy udaje się przez Dunkierkę ewakuować do Wielkiej Brytanii. To jest ten pierwszy korpus polski, który walczył pod Tobrukiem. Brał udział w 1944 roku w odbijaniu Francji, państwu Beneluxu i tak dalej. Drugi korpus polski to efekt porozumienia Sikorski-Majski w 1941 roku, gdy Sowieci zgodzili się, żeby z byłych polskich łagierników, żołnierzy zesłanych gdzieś tam na wschód, stworzyć armię, która przeszła do historii jako armia generała Andersa.
ten drugi korpus przez Bliski Wschód potem trafił częściowo do Włoch, brał udział w wyzwalaniu Półwyspu Apenińskiego i bitwie pod Monte Cassino, w tej wielkiej, wielkiej słynnej bitwie pod Monte Cassino. No, można by mówić szeroko o polskim wysiłku zbrojnym, o polskich statkach. Część przeszła z Polski do Wielkiej Brytanii, ale inne były dzierżawione od Anglików. Tych okrętów było ponad 100 wojennych, na których Polacy walczyli. Polscy lotnicy, najlepsi z najlepszych, walczący w bitwie o Anglię w 1940 roku. No, Polacy walczyli także u boku Związku Sowieckiego. Tu trzeba powiedzieć jedną rzecz. Stalin, chcąc zainstalować w Polsce swój komunistyczny rząd, czego dokonał, doprowadził także do utworzenia armii polskiej, najpierw jednej, potem drugiej, u boku Sowietów. Oczywiście na czele tej armii stali różni pachołkowie Stalina i funkcje oficerskie pełnili także rozmaici mianowańcy, często sowieckiego pochodzenia, ale zwykli żołnierze. To byli ci Polacy, którzy nie zdążyli do armii Andersa i dla których była to jedyna droga do Polski, więc także trzeba no, ich szanować, bo walczyli oni z Niemcami, chociaż no, były to wszystko sprawy skomplikowane. Potem do tej armii po wkroczeniu na ziemię polskie był już normalny, przymusowy pobór. O tym też musimy pamiętać. Więc nieprzypadkowo mówię o tym ogromnym wysiłku polskim w II wojnie światowej. No bo cóż, ten wysiłek, proszę Państwa, był ogromny. Tymczasem traktowano nas instrumentalnie cały czas. W 1943 roku pod pretekstem, bo inaczej tego nie można nazwać, sprawy katyńskiej, Sowieci zrywają stosunki dyplomatyczne. Rząd polski poprosił tylko na emigracji poprosił tylko Czerwony Krzyż w Genewie o zbadanie sprawy. Nawet nie wierząc do końca komunikatom niemieckim po odkryciu grobów w Katyniu, polski rząd powiedział: dobrze, niech to zbada Międzynarodowy Czerwony Krzyż w Genewie. To Stalinowi wystarczyło do tego, żeby powiedzieć, że Polacy są na pasku faszystów i że on zrywa stosunki dyplomatyczne z rządem polskim. Oczywiście Stalin od razu zaczyna przygotowania do instalowania władzy komunistycznej w Polsce. Z drugiej strony mamy w 1943 roku konferencję w Teheranie i to tak naprawdę mówiąc szczerze, to Polskę sprzedano już w Teheranie. To już tak naprawdę w Teheranie mówiono o tym, że Polska zostanie w sowieckiej strefie wpływów, aczkolwiek nie artykułowano może tego jeszcze w sposób taki tam jawny, bezpośredni. Czyli wtedy, gdy polski żołnierz ponosił ogromne ofiary na rozmaitych frontach, właściwie już byliśmy sprzedani. W Jałcie to w 1945 roku przyklepano wtedy mimo tam zapewnień, że będą przeprowadzone wolne wybory. No wszyscy wiedzieli, że wolne wybory w sytuacji, gdy armia sowiecka będzie na ziemiach polskich, będą fikcją i oczywiście były one fikcją. To była wielka, wielka tragedia Polaków. To była wielka tragedia Polaków. No była jeszcze trzecia konferencja poddamska. No tutaj doszło do pewnego paradoksu w tym poddaniu. Stalin oczywiście z zainstalowanym w Polsce rządem, tym PKWN-em, który potem przekształcono w rząd tymczasowy, podpisał porozumienie na temat granicy, prawda? Granica na linii Kerzona, czyli całe kresy oddane Związkowi Sowieckiemu. Stalin jednak miał problemy ze sprawą niemiecką, no bo Niemcy do połowy zajęte w
przez Sowietów, do połowy zajęte przez wojska alianckie. Powiem tak, dla Stalina Polska sięgająca jak najdalej na zachód, a więc oparta o Odrę i Nysę Łużycką, była czymś korzystnym, bo nie wiedział, jak się skończy kwestia niemiecka. Dla niego wygodne było to, żeby Polska sięgała jak najbardziej na zachód, bo wiedział, że Polska pod wpływami Sowietów będzie. Więc w tym akurat wypadku interesy Stalina pokryły się z interesami polskimi dość przypadkowo, no ale ustalenie tych granic na Odrze i Nysie Łużyckiej no, spowodowało, że Polska mimo tej utraty Kresów no, była jednak krajem i jest do dzisiaj krajem no, dużym jak na warunki europejskie w miarę normalnych. Ostatnio Polska po wojnie musiała oddać 178 tysięcy kilometrów kwadratowych, a uzyskała na zachodzie 101 tysięcy kilometrów kwadratowych. Tak, no oczywiście, że Polska przed wojną miała blisko 390 tysięcy kilometrów. Obecnie ma 312, chociaż pamiętajmy, że powierzchnia terytorium pod suwerenną władzą polską to jest 322 tysiące kilometrów kwadratowych, bo w to wliczamy jeszcze Zalew Wiślany, Zalew Szczeciński i polskie wody terytorialne, plus Zatokę Pucką, więc 322 tysiące kilometrów kwadratowych, tyle wynosi terytorium polskiej suwerenności. Oczywiście dostaliśmy mniej niż straciliśmy, no ale tu akurat w Poczdamie Stalinowi zależało, żeby Polska w ogóle te ziemie zachodnie dostała, prawda? Bo chciał, żeby mieć kontrolę w Europie jak najdalej na zachód. Natomiast co z Niemcami będzie, nie wiedział, prawda? Czy uda mu się te Niemcy przechwycić i kontrolować. Dodajmy jeszcze, że w Jałcie postanowiono o tym, bo wcześniej mówiono, że Polska dostanie całe Prusy Wschodnie, w Jałcie postanowiono, że Królewiec z okolicą dostanie Związek Sowiecki. Tu granica była nieustalona i Stalin tą granicę ustalił sam. Bodaj 21 sierpnia żołnierze sowieccy 45 roku wkroczyli i ustanowili linię graniczną w Prusach Wschodnich taką, jaka jest dziś, po prostu z dnia na dzień, jednostronnie. Oczywiście polski rząd komunistyczny to bardzo szybko zaakceptował. Dodajmy, że polska administracja sięgała wtedy prawie do Królewca. Prawie do Królewca są Sowieci tych polskich starostów powyganiali stamtąd. No ale to już są osobne historie. Tak więc no, zdradzono nas. Ja mam w domu trzeci tom Bitwy pod Monte Cassino Melchiora Wańkowicza, ale wydania rzymskiego. Tego pierwszego wydania rzymskiego, które w drukarni drugiego korpusu zostało w 1946 roku wytłoczone. Ono się kończy opisem takiej uroczystości pod Monte Cassino. Uroczystości, na którą zaproszono ambasadora brytyjskiego, amerykańskiego, sowieckiego, Kostylewa bodaj. Nie zaproszono Polaków. Świętowali zwycięstwo pod Monte Cassino, mówili o odbudowie Włoch i całej Europy, opowiadali różne dyrdy małe. Polaków tam nie było. Na zwycięskiej defiladzie w Londynie też nie było Polaków. Inna sprawa, że czasem sobie myślę, Boże, może to i lepiej. Co to było za zwycięstwo? Dla nas to nie było zwycięstwo. Dla Polaków to była tragedia. Sporo tych żołnierzy pierwszego czy drugiego korpusu zostało po prostu na zachodzie, osiedli w Wielkiej Brytanii, czy wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Ci, co wrócili do Polski, co postanowili wrócić, co mieli rodziny w Polsce, postanowili wrócić, wpadali w łapy bezpieki.
przypływali statkami z Anglii, z Wielkiej Brytanii do Gdyni, to ich ładowano od razu i zawożono do baraków w Stutthofie. Do tych baraków po obozie koncentracyjnym. To był obóz przejściowy, w których sprawdzano oficerów, żołnierzy, którzy wrócili z Wielkiej Brytanii do domu. Chociaż wcześniej ich zachęcano, propaganda, tak, przyjeżdżajcie, wracajcie do wolnej Polski, do wolnej rzekomo Polski. Nie była to wolna Polska, zwłaszcza już po sfałszowanych brutalnie wyborach w 1947 roku. Była to Polska pod butem Stalina. To są konsekwencje, powiedzmy też, panie profesorze, o stratach w ludziach, czyli w czymś, czego się ani nie naprawi, ani nie odbuduje. Tak, te straty, powiedzmy sobie tak, że te straty są właściwie nie do oszacowania, nawet straty ludzkie. Jest taka liczba podawana już w czasach PRL-u, 6 milionów 28 tysięcy. No ona już jest podejrzana ze względu na swoją precyzję, prawda? I raczej nie budzi wielkiego zaufania. No ale mówi się tak o tych 6 milionach, bo właściwie trudno jest o jakieś lepsze rachuby. Z tych 6 milionów 3 miliony byli to obywatele polscy pochodzenia żydowskiego, zamordowani albo w obozach koncentracyjnych, albo w gettach, albo rozstrzelani po prostu przez Niemców w rozmaitych egzekucjach. Pozostałe 3 miliony to były osoby pochodzenia polskiego, no plus tam także pewna ilość mniejszości narodowych, ludzi z obywatelstwem Polski. Trzeba podkreślić, że Niemcy od samego początku II wojny światowej stosowali barbarzyński terror po prostu. Ten barbarzyński terror był realizowany na ogromną skalę. Te zbrodnie z Elbschutzu na Pomorzu, te mordowanie inteligencji, które na specjalnych listach działaczy politycznych, artystów, nauczycieli, polityków, księży, no oczywiście. Oczywiście jest diecezja chełmińska, obejmująca wtedy całe Pomorze, miała wojnę przeżyło 500. Drugie 500 księży zostało po prostu wymordowanych. Po wejściu do stolicy diecezji, czyli do Pelplina, wymordowali Niemcy wszystkich księży. Wszystkich księży, z małymi wyjątkami, zostali po prostu rozstrzelani. Takimi miejscami egzekucji księży była Piaśnica, był Fordon, także w Toruniu na Barbarce, Las na Barbarce, gdzie zamordowano około 2000 Polaków. Dzisiaj musimy pamiętać, że jak spacerujemy po tym lesie na Barbarce, to mordowano Polaków nie tylko w tym miejscu stracy, mordowano na przykład na lotnisku. Ja czasem mówię, że Ojciec Święty, odprawiając mszę w 99 roku, odprawia ją właściwie przy bezpośredniej bliskości okopów, które są do dzisiaj, w których także mordowano Polaków w tym czasie, czyli właściwie można powiedzieć, że miejsce święte uświęcone męczeńską krwią Polaków miało to też swój symbol. Jeżeli Państwo tam się przespacerujecie, tam w piachu się znajduje do dzisiaj łuski. Sam znajdowałem. Krwawa niedziela w Bydgoszczy, 10 września. No Palmiry, Wawel, tych egzekucji, zbrodni było mnóstwo. Potem się zaczęły obozy koncentracyjne, Oświęcim, Brzezinka, Treblinka, Stutthof, Majdanek, można je wymieniać długo, miejsca straceń.
nie tylko Żydów tam mordowano, także Polaków mordowano, inne narodowości. Terror był wszechstronny niemiecki, to też trzeba podkreślić. Oczywiście Niemcy podzielili ten swój obszar okupowany na dwie części, na Generalną Gubernię, gdzie Polakom zapewniono trochę większą swobodę, i na ziemie wcielone do Rzeszy. Na ziemiach wcielonych do Rzeszy to nie wolno było mówić po polsku. Tam nawet szkół podstawowych polskich nie było. No, dyskusyjna jest sprawa biskupa gdańskiego, bo biskup Okoniewski z Pelplina wyjechał z Polski. Zresztą zostałby niechybnie zamordowany, gdyby nie opuścił kraju. Administratorem apostolskim został biskup gdański Niemiec Karol Maria Splet. Nie był to zły człowiek, ale ulegał naciskom hitlerowców. Między innymi no, nie wolno było odprawiać żadnych nabożeństw w języku polskim, ale najbardziej horrendalny był zakaz spowiedzi. Zakaz spowiedzi po polsku, który to spowodował, że wielu księży polskich trafiało do obozów koncentracyjnych za to, że spowiadali po polsku. Bo przychodził prowokator, prawda, zaczynał się spowiadać po polsku, ksiądz oczywiście tą spowiedź przyjmował, no i potem następował donos, przychodziło gestapo. Tutaj muszę wspomnieć także o terrorze sowieckim. Terror sowiecki. Tak samo od samego początku aresztowania polskich elit intelektualnych, gospodarczych, politycznych, księży, egzekucje, nie tylko te egzekucje w 40 roku polskich oficerów w tych trzech obozach, które przeszły do historii jako zbrodnia katyńska. Takich egzekucji w rozmaitych miejscach było dużo więcej. Także wywózki na Sybir, wyroki, jakieś wywózki do łagrów, ale do tego dochodzi jeszcze ewakuacja polskich rodzin. I tutaj obydwa zaborcy zachowywali się podobnie. Niemcy wywozili Polaków na roboty do Niemiec, gdzie często w strasznych warunkach musieli Polacy pracować. Sowieci wywieźli kilkaset tysięcy ludzi. No, czasami się mówi tam o 300 tysiącach, o 250. Ja te liczby uważam za zaniżone. Zresztą mam pewne dowody na to, że to było więcej. Wywożono tych ludzi do Kazachstanu, czy do altajskiego kraju, czy w inne rejony, gdzie po prostu w strasznych warunkach musieli bytować. W Kazachstanie to często polegało na tym, że kobiety z dzieckiem czy z dziećmi wyrzucano na stepie, dawano saperkę, budujcie sobie ziemiankę, prawda? No więc nic dziwnego, że Polacy umierali jak muchy w tych warunkach. Moją mamę wraz z jej rodzicami, czyli z moimi babcią i dziadkiem i czworgiem rodzeństwa, czyli w sumie pięcioro dzieci, wywieziono 20 czerwca 1941 roku, tuż przed wybuchem wojny sowiecko-niemieckiej. Jak mama wspominała, wagon bydlęcy przez tydzień nie otwierany, przez tydzień nie dostawali jedzenia, ani picia. Do załatwiania potrzeb naturalnych dziura w blaszanej podłodze. Więc po tygodniu, gdy otworzyli ten wagon, trzeba było już pierwsze trupy wynosić z wagonu. Potem mama, no to było szczęście, że mój dziadek znał Rosję i jakoś z tą rodziną nie rozłączyli go, więc dzięki sprytowi potrafił tą rodzinę jakoś utrzymywać, ale i tak brat mamy, 10-letni serwacy, zmarł. Takie było charakterystyczne. Pokaleczył nogi w tajdze, wdał się tężec. Wzięli do szpitala. Młoda lekarka Rosjanka przyszła i powiedziała dziadkowi tak. Ja dla Polaczka, jak to ujęła, surowicy marnować nie będę. Nasi bohaterowie, geroje giną na froncie, czy walczą na froncie i dla nich surowicy nie ma. Więc ja mam surowicę, ale ja dla Polaczka tej surowicy nie użyję.
No więc dziadek, żeby ratować synka, poszedł 50 kilometrów do pobliskiego miasteczka, pobliskiego, to było 50 kilometrów w jedną stronę, Kalmienki, pieszo, bo innego środku transportu nie było. Kupił za własne pieniądze tą surowicę i przyniósł, tylko żeby przyniósł, ten braciszek Serwacy, mamy już nie żył. Pochowali go w Tajdze, mama w latach 75-76 dwukrotnie jeździła i znalazła. W Tajdze znalazła na cmentarzyku grób, na którym jeszcze pionowa poprzeczka od krzyża drewnianego jeszcze stała. Oczywiście wybudowała ten grób, zadbała, gdy sprzątała, znalazła jeszcze różaniec, który babcia tam pozostawiła pod krzyżem. Więc takie były polskie losy. Ilu Polaków zginęło, to my naprawdę nie wiemy. Ile zostało na tej niemieckiej ziemi sowieckiej, też nie wiem. Ile polskich dzieci, na przykład z Zamojszczyzny, wywieziono do Niemiec jako niemowlęta i zniemczono. I oni do dzisiaj mieszkają w Niemczech, nie wiedząc, że są Polakami z pochodzenia. Może 100 tysięcy, może 200 tysięcy. Do tego wszystkiego, do mordowania ludzi, dochodzi jeszcze rabunek, prawda? Rabunek naszych dóbr narodowych, naszych skarbów narodowych. Ile utraciliśmy zabytków, to trudno sobie wyobrazić. Mam takie też dane, panie profesorze, w przełożeniu na złotówki i dolary. To po dzisiejszych kursach miałoby być 2 biliony 735 miliardów złotych, czyli 700 miliardów dolarów. Ktoś obliczył, że to jest 90 rocznych budżetów Polski, czyli takie 90 lat rozwoju. Pamiętajmy, że ten budżet napędza następny rozwój. W związku z tym to są straty w samych pieniądzach materialnych niepowetowane, a te dzieła sztuki, o których pan profesor mówił, to już w ogóle... Tak, poza tym pamiętajmy o jednym, że, bo niektórzy mówią, no tak, ale dostaliśmy na ziemiach zachodnich jakieś tam poniemieckie zakłady pracy i tak dalej. Te zakłady pracy poniemieckie zostały w większości wywiezione przez Sowietów. W latach 44-45 po prostu wywozili wszystko, co można było wywieźć w głąb Rosji, więc tu jeszcze dochodzi dodatkowy aspekt tego rabunku. Z dzieł sztuki Niemcy nam w większości nie oddali. No, zdarzyła się rzecz cudowna, w ubiegłym roku oddali pontyfikał płocki, prawda? To już był takie horrendum, że trudno sobie wyobrazić, bo został on po prostu przymusowo wypożyczony na wystawę w Królewcu, po czym zniknął. Jak się potem okazało, trafił w ręce NRD, przywódców NRD, którzy, nie chcąc go oddać Polakom, po cichutku wystawili go na aukcję antykwaryczną i kupiła go bawarska Biblioteka Bawarskiej Akademii Nauk za 18 tysięcy mark. No można się uśmiać, za 6 tysięcy dolarów. Tak. Trzeba było kilkudziesięciu lat, żeby wreszcie nam to zwrócili. Ale piękna Madonna z Torunia. Mało kto wie, że ta piękna Madonna gotycka, kamienna, która stoi w katedrze toruńskiej, to jest kopia zrobiona przez artystę plastyka doktora Marciniaka z UMK. Bardzo, bardzo dobra kopia, ale jednak kopia. Oryginał Niemcy zabrali. I do dzisiaj nie wiadomo. Jeszcze widziano go w Salzburgu w 1947 roku w kopalni soli. Co się z nim dzieje? Nie wiadomo. Takich przykładów zrabowanych polskich dzieł sztuki, które są w Niemczech albo są także w Rosji. Oczywiście można by tutaj wymieniać setki. To jest niekończący się proces ich odzyskiwania. No dobrze, że władze polskie obecnie duży nacisk na to kładą, ale niektóre wybitne dzieła, jak Pomarańczarkę Gierymskiego, trzeba było po prostu odkupić, już nawet jej nie można było odzyskać w sposób
normalny. Więc wszelkie straty materialne tutaj są olbrzymie lub nawet nie do już naprawienia. No, oczywiście my po wojnie dokonaliśmy niezwykłej rzeczy, dokonaliśmy odbudowy.